To druga część programu Miłosz Kłeczek. Zapraszam bardzo serdecznie. Kontynuujemy ten wątek dotyczący bezpieczeństwa polskich granic, obrzucania błotem żołnierzy, odbierania im prawa do ochrony osobistej oraz integralności naszego terytorium. W studiu kolejni goście. Pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Kandyduję z Mazowsza, pozycja numer 4. Z nami także pani europoseł Beata Kempa, Suwerenna Polska, również kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Dolny Śląski, Opolszczyzna, pozycja numer 2. Witam serdecznie. A za chwilę połączymy się również z przedstawicielami strony rządowej. Będzie z nami pan poseł Sławomir Ćwik oraz Jarosław Rzepa. Szanowne panie, kontynuujmy wątek. Mamy kozła ofiarnego, przynajmniej tak o sobie mówi sam prokurator Janeczek, zastępca prokuratora generalnego. Premier Donald Tusk żąda natychmiastowej dymisji zastępcy prokuratora generalnego. Do tego potrzebna jest zgoda prezydenta, teoretycznie, bo przecież samego prokuratora krajowego odwołali bez zgody pana prezydenta, ale dzisiaj oczekują tej zgody. Jaka jest decyzja prezydenta, to jeszcze nie będziemy zdradzać, za chwilę poinformujemy tych, którzy nie wiedzą. Natomiast mam pytanie, czy to jest dzisiaj próba zamiecenia tej sprawy pod dywan. Pani poseł Anna Kwiecień, czy dymisja zastępcy prokuratora generalnego, nawet gdyby on był winny, chociaż wiemy, że pewnie nie jest, bo w kwietniu mu odebrano narzędzia do nadzoru kwestii wojskowych, a w maju się dopiero o sprawie dowiedział. Czy to wystarczy? Panie redaktorze, z całą pewnością próbują zamieść pod dywan, próbują przekierować odpowiedzialność za to, co się stało, ale my doskonale wiemy, że po pierwsze, czystki w żandarmerii tuż po dojściu do władzy, ten rząd doprowadził do tego, że odwołał dwóch znakomitych generałów, świetnie przygotowanych, z ogromnym doświadczeniem, a w miejsce tych osób wprowadził pana pułkownika i panią kapitan, ludzi absolutnie niedoświadczonych, którzy dzisiaj trzęsą żandarmerią. Dlaczego moim zdaniem doszło do tego aresztowania? Otóż, panie redaktorze, na to składa się cała polityka od roku 2021. Ci ludzie obserwowali i wiedzą doskonale, jakie są poglądy tej koalicji 13 grudnia. Oni o tym sygnalizowali od początku, od 2021 roku, że mur jest niepotrzebny, że trzeba wpuścić tych ludzi, a jak się ich wpuści, to dopiero będziemy się ustalać, kim oni są. Że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Akceptuje się budowę chociażby pomnika dzieci, gdzie migrantów. Są dzieci z Michałowa, prawda? Pan burmistrz cały w laurach jedzie do Brukseli, tam jest podejmowany. Mało tego, tworzy się całą narrację kłamliwą w Brukseli, że oto coś się złego dzieje na granicy, że nasze służby mundurowe zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, że są agresywne, nie wskazując na to, że to po drugiej stronie mamy agresywnych ludzi, młodych, ściąganych przez Łukaszenkę i Putina po to, żeby destabilizować sytuację w Polsce. I mało tego, panie redaktorze, obarcza się nie tylko żołnierze o to, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ja tylko przypomnę, że nawet puszczono taką plotkę nie tak dawno, że leśnicy pomagają chować ciała. Europoseł Kempa, mamy czasu nie wiem jak długo, być może kilkadziesiąt nawet minut. To będzie zależało od tego, kiedy rozpocznie się też konferencja czy koniec kampanii z udziałem prezesa Kaczyńskiego. Pani europoseł Beata Kempa, jaki jest sygnał także puszczany w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, do młodych ludzi, którzy wiązali swoją przyszłość z wojskiem? Mamy mieć największą, najsilniejszą armię lądową w Europie, kilkaset tysięcy żołnierzy, rozumiem, że nie porzucono tej koncepcji. Tylko pytanie, kto w takich okolicznościach i w takim kraju będzie chciał wstąpić w szeregi Wojska Polskiego? Absolutnie tak. I nie tylko do naszych młodych obywateli, którzy naprawdę w wielu miejscach mają serce przepełnioną naprawdę miłością do ojczyzny, ale przede wszystkim też taką chęcią misji. Szczególnie ci młodzi żołnierze, których widzimy często, nawet są już w kampaniach honorowych i widzimy, jak pięknie tę rolę pełnią. Ale ci właśnie, którzy są na granicy, to już są w warunkach bojowych. To już jest bardzo poważna sytuacja. Ja sobie nie wyobrażam, jako matka mówię to również, bo mam niewiele starszego syna, żeby jeden z drugim,
czy to dowódcy, czy tak jak pani mówiła, szefowie żandarmerii, przede wszystkim minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, no i sam Donald Tusk. Proszę państwa, jego bezczelność sięga Himalajów. Przed chwilą widzę, że uaktywnił się na Twitterze, jest bardzo nerwowy. Z miną buńczuczną wcześniej powiedział, jak to będzie odwoływał pana prokuratora Janeczka. Wcześniej jego minister Bodnar i bodnarowcy pozbawili w ogóle możliwości nadzorowania tych śledztw właśnie pana prokuratora Janeczka, bo był mianowany za czasów Zjednoczonej Prawicy. Co to jest za bałagan? To jest po prostu, przepraszam, to się ciśnie naprawdę gorsze jeszcze słowo na usta. Ja chcę powiedzieć jasno. Może go tam zostawili, żeby potem go obrzucać? Ten bałagan, który stworzył Kosiniak-Kamysz, Bodnar, oczywiście pod kierunkiem pana Tuska, doprowadził do tego, że ten młody człowiek, 21-letni, bo mamy łzy w oczach patrząc, jak warszawiacy dzisiaj przychodzą naprawdę i solidaryzują się. Tak, oczywiście. I ci młodzi ludzie, jakie oni mają oparcie w tej władzy? Ten młody człowiek, dlaczego on się mógł zawahać? Dlaczego on stracił życie? No bo jak widział wcześniej, że wyprowadzają jego kolegów w kajdankach, że oni mają problemy, że nie mają znikąd pomocy, że muszą organizować pomoc prawną ich koledzy młodzi, no to jest po prostu niebywałe. Do dymisji. Panie redaktorze. Bardzo mocne stanowiska. Za chwilę będziemy kontynuować i dołączą również przedstawiciele strony rządowej. A teraz jeszcze nasz gość, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, były minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. I tutaj też sprawa, o której z panem ministrem chciałem porozmawiać, no to jest sprawa, która każe zadać pytanie, czy dzisiaj w ostatnim dniu kampanii nie wykorzystuje się prokuratury do tego, żeby uciszyć sprawę kompromitacji związanej z polskim wojskiem. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A o czym mówię? Pan ma usłyszeć zarzuty utrudniania śledztwa w tak zwanej aferze mailowej. Miał pan niszczyć, z tego co wiem, część dowodów, część maili, zanim one zostały dostarczone organom ścigania. Do Sejmu ma trafić, czy już trafił wniosek o uchylenie panu immunitetu. I to wszystko dzieje się w piątek, ostatniego dnia kampanii wyborczej. Jak pan to ocenia, jak pan to komentuje? Jest to absolutnie dosyć taka rozpaczliwa próba odwrócenia uwagi od prawdziwych problemów i kompromitacji zarówno prokuratury, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej, bo to przecież oni są winni temu, co się zdarzyło na granicy. To oni są winni skandalowi zatrzymania z kucia kajdankami żołnierzy, którzy bronili granicy, bronili swojego zdrowia i życia. No i teraz wykorzystuje się tego typu działania, żeby właśnie tą sytuację, mówiąc kolokwialnie, przykryć. Ja dzisiaj dowiedziałem się z mediów o tym. Współpracuję z prokuraturą, z Agencją Bezpieczeństwa Wojskowego od 3 lat, odkąd toczy się śledztwo. Do dzisiaj miałem, jak rozumiem, status, znaczy nie rozumiem, po prostu tak jest, mam status osoby pokrzywdzonej. To był, przypomnę, atak hakerski, który jest zdefiniowany przez międzynarodowe firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem jako operacja służb specjalnych białoruskich i rosyjskich. Zostały zhakowane skrzynki kilkudziesięciu polskich polityków, w tym moja. Więc mamy status osób pokrzywdzonych. Dzisiaj nagle okazuje się, że z osoby pokrzywdzonej mam stać się podejrzanym. I to zarzuty, które czytam w komunikacie prokuratury, są kompletnie z kosmosu. W związku z tym inaczej tego nie da się traktować, jak właśnie polityczna jakaś zemsta i chęć odwrócenia uwagi od rzeczywistych problemów prokuratury i wojska. Panie ministrze, w takim razie, jak rozumiem, jest to próba oczernienia pana osoby, ale też uderzenia w cały obóz Zjednoczonej Prawicy na końcówce kampanii wyborczej. Wiemy, że ten wniosek i tak nie będzie procedowany przecież przed wyborami, dopiero po wyborach, ale jakoś trzeba było przykryć tę aferę w wojsku. Tu padł taki zarzut, że pan niszczył, czytam jeszcze też dokładnie ten komunikat, że pan niszczył część dowodów, że część dowodów, część maili została przez pana celowo zniszczona. Rozumiem, że do niczego takiego nie dochodziło. Zresztą państwo przez cały czas mówili, że nie będziecie komentowali elementu wojny hybrydowej czy cyberataku przeprowadzonego przez Federację Rosyjską. No tak, tylko że teraz niestety nie sposób tego uniknąć po tym, co zrobiła prokuratura. To jest kłamstwo. Ja od pierwszych godzin 8 czerwca, kiedy ten atak nastąpił, współpracowałem z ABW i z prokuraturą. Wszystkie zostały przekazane materiały. Kopia binarna całej poczty jest od 3 lat w rękach prokuratury, więc to są po prostu jakieś wyssane z palca kłamstwa, no, które zostały sformułowane po to, żeby
przykryć obecną. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy prokuratura jest politycznie wykorzystywana do tego, żeby walczyć z dzisiejszą opozycją, ze Zjednoczoną Prawicą. Więc mamy kolejny element, który pokazuje, co dzisiaj będą chcieli robić, żeby o tym nie mówiły media. A my o tym na pewno będziemy mówili. Bardzo dziękuję. Michał Dworczyk, kandydat do Parlamentu Europejskiego, był moim gościem. Dziękuję, panie ministrze. Teraz kilka minut przerwy reklamowej, a potem, mam nadzieję, kilkadziesiąt minut ożywionej dyskusji w tym studiu.